Cześć, dzień dobry wieczór wszystkim, z tej strony szalona Fredka i dzisiaj sobie znowu zagramy w Wieśka dwójkę. Ostatnio sobie skończyliśmy na tym dziadzie jednym. Panie, niech żyje król! No. Udaję się na miejsce negocjacji ze szlachtą edryńską jakąś. Lol. Czyżby baba z tym gościem współpracowała? Dziwne. Baron Felard zawsze dawał do zrozumienia, że chętnie zmieni barwy. Felard to szuja jakich mało. A reszta panicznie boi się Saski i jej chłopsko-nieludzkich bojowników. Nie są gotowi do wojny i wiedzą o tym. A szczeniak Dymawenda też się sprzedał? Książę Stenis nie odpowiedział, ale Felard zapewnia. Muszę mu spojrzeć w oczy. Wtedy będę wiedział, z jakiej gliny jest ulepiony. No okej. Dobra, idą te majstry. Witamy uniżenie jego wysokość Henselta, króla Kedwen, spadkobierce rodu jednorożca, pana na Art Kerajch, arcyksięcia Banard. Pogromce Nilfgaardu! Witamy na edirnskiej ziemi. Ile chcecie? Wasza wysokość raczy żartować. Jestem śmiertelnie poważny. Ile za wasze podpisy? Myśleliśmy o kwocie 100 000 koron nowigradzkich i tytułach markizów. Górne Edirn to kopalnie węgla i srebra. Liczne manufaktury, jedyny po tej stronie Jarugi kamieniołom białego marmuru oraz szlak handlowy wschód-zachód. Mówimy o Dolnej Marchi. Radzę nauczyć się nowego nazewnictwa. W zamian złożymy hołd lenny waszej wysokości i uznamy za prawowitego suzerena tych ziem. Dostaniecie po 50 000. O tytułach zapomnijcie. Ponadto zapewnicie przewodników i zaopatrzenie dla mojego wojska. Będziemy stacjonować w waszych zamkach. Wasi zbrojni utworzą specjalny korpus, który zajmie się pacyfikacją chłopskiej rebelii. Dowódcą zostanie Detmold. Panie, ludzie nas oni nie zrozumieją. Tak, Felard. Znienawidzą was, ale będziecie żyć. I to całkiem dobrze. Inaczej zabije was Saskia Smokobójczyni. Albo ja. Panie, przyjmujemy twoje warunki. Detmold, dokument. Jest jeszcze sprawa księcia Stenisa i jego praw do tej ziemi. Dopóki żyje... Dopóki książę żyje, może mieć pretensje do tych ziem. To go zabi, Felard. Panie, nie jestem wojownikiem. To się zamknij i podpisuj. Panie, smokobójczyni idzie tutaj z poselstwem. Doskonale! Zapraszam! A wy na co czekacie? Pióra w garść i podpisywać. A tak z ciekawości, ile kosztuje górny Edirn? 50 000. A ty ile byś wzięła, dziewko? Królu, każ temu padalcowi zawrzeć pysk. Inaczej wsadzę mu jego koguta w żyć i tak zakręcę, że zapieje i zamiast południa zrobi się poranek. Ja? Panie, każ ją pojmać! Zawrzyj pysk, Detmold! Podoba mi się ta Saskia. Mów, kobieto. Czego chcesz? Królu, wycofaj swe wojska. Uznaj niezawisłość górnego Edirn. Skończ prześladowania nieludzi i pozwól im opuścić granice swego królestwa. Ocalisz siebie i własną armię. Masz jaja, kobieto. I co będę z tego miał? Moi żołnierze uznaliby mnie za tchórza. Jestem Henselt z Art Kerajch. Niezwykłem uciekać przed niewiastami, nawet jeśli zabijają smoki. Jest jeszcze jedno wyjście. Ty i ja, królu. Tutaj, teraz. W obecności ludzi i bogów wyzywam cię. Jak za dawnych czasów, gdy światem rządzili ludzie honoru. Zwycięzca bierze górny Edirn. Dziewczynie rzuciło się na głowę. Wyzywać króla? Panie, to jakiś absurd. Zgnieciemy ich w bitwie, a ta dziewka może być niebezpieczna. Ponoć zabiła smoka.
I właśnie dlatego będzie godnym przeciwnikiem. Nie zawiedź mnie, smokobójczyni. Pokaż, na co cię stać. Zaczynajmy. Rycerskim pojedynku zmierzą się Henselt Artkereik, król Kedwen, senior Keingor i Malore, ostatni z rodu jednorożca i Saskia, dziewka, co smoka ubiła. Zwycięzca bierze górne Edirn. Niech bogowie rozsądzą. Poczynajcie! Łap za broń! Stać! Przestańcie w imię Krewe, Frey i Melitele! Stać! Co z tobą, Zywik? Gorzała rzuciła ci się na mózg? Nie poznajesz mnie? Jasna, Hendolżona cholera. Po coś go tu przyprowadził, Roż? To Wiedźmin. Wiem psiamać, kto to jest. Królobójca sakramencki. Pod królewskim obozem. Nawet go nie związali. Spokojnie, chłopcy. Wiedźmin nie jest mordercą. Ręczę za niego. A co do króla, to właśnie z nim muszę się widzieć. No to se poczekasz, jaśnie rycerzu, od zadań specjalnych. Ani drgnij, mutancie. Leć no, który posetnika i linę przynieście, zwiążemy go. Daj spokój, Zywik. Nie ma potrzeby. Mówiłeś, że gdzie jest król? Gdzieś na polach prowadzi negocjacje. Hej, królobójco, rzucisz broń po dobroci, czy mamy ci wpakować bełta w żyć? Nie ruszaj się. Ani drgnij. Łapy w górę. Strzelać! Rozwalić go! Co jest, kurwa? Okej. Te upiory były moimi żołnierzami. To klątwa Sabriny. Żołnierze z Edirn też tu są. Potem będzie czas na podziwiany widok. Musimy iść. Ale nie powiem... Ciekawe. Ciekawa dwójka jest.
Nie będę ukrywać. Bo jest gim, proszę się. No gin ty śmieciu. W końcu. No ileż można? Ej. No nie fajnie. Jakieś coś dziwne. Ale jest zarazem ciekawe. Nowy poziom. Fajnie, nie powiem. Zaćmienie. Ktoś rzucił klątwę. Potężne. To co robimy? Musimy się wydostać. Upiory są wrażliwe tylko na srebro i czary. Trzymaj się z tyłu. Ja zajmę się mgłą! Okej. Ej, zgin, proszę cię. Weź gdzieś. Okej. Gdzie swojego kopiuj. Glewizik! Chce mnie zabić! Trzymaj się blisko mnie, panie. Już niedaleko. Miejmy nadzieję. Jezu! Kuźwa. To książę Stenis żyje? Nie. Upiory się nim zajęły. Okej. Ogólnie... O Jezus, Rosz to jest. Wiecie co? Ogólnie jest ankieta u mnie na społeczności. Jakby nie było. Ja
Żeby nie było, że Anka to nie robi. Mgła rzednie, już niedaleko. Dobra, ziomek, idziemy. Nie chcę medytacji. Coś tak. No to się samo wszystko zrobi. Wyjść z upiornej mgły. No to podążam za nim cały czas, nie? Co tam, Rebes? No dobrze. Aha, okej. Okay. Spoko. Ścięgnięcie mnie i przeszkadzajcie mi, proszę. Będę dwa razy zadowolona. Więcej was matka nie miała. No też tak są zagarała, wierz mi. Zmarłeś wszystko? O nie! Jesteś przeciążony, nie fajnie. No matką z duszą. To w sumie wywala. To sobie wyrzuca. Po co mi świecznik? Się zastanawiam, po co był mi świecznik do życia potrzebny. Detmold, Sheila, spotykamy się w moim namiocie. Macie mi wyjaśnić, co tam się do stu diabłów stało. I jak się tego pozbyć? Tak jest, wasza wysokość. Wezwijcie dowódców kompanii. Bezzwłocznie, wasza wysokość. Dziesiętniku, miej na oku Wiedźmina. Raczej nie chce mnie zabić jak Foltesta, ale niech się nie szwenda po obozie jak bezpański pies. Zajmij go czymś przez chwilę i przyprowadź do mojego namiotu. Panie, proszę o audiencję. Później. Najpierw czarodzieje, Wiedźmin, potem zobaczymy. No i pięknie. A zapowiadała się spokojna wojenka. Można tu gdzieś zwilżyć gardło? Roż, ręczysz za niego? To nie on zabił Foltesta i Demavenda. No to chodźmy. Okej. Pogadamy później, Geralt. Tak? Prowadź do króla. Widziałem dość obozów w życiu. Nie mogę. Król kazał mieć na ciebie oko. Naprawdę chcesz mnie niańczyć? Masz rację. Chodźmy. Musisz pójść w akcji. No. Gdyby to się udawało, wiesz? Dobra. W sumie i tak mam punkt. Medytacja. Bohater, w sumie mam... Akcji, ta? Okej. Wyładowanie, recykl, tak. I tak miałem dwa talenty, wam powiem.
Witam. No cześć. Dobra, sobie popatrzę, czy nie ma tutaj jakichś zadań pobocznych. Spieprzaj stąd. Trochę szacunku, bo do starszego mówisz gołowąsie. Szacunku? Do ciebie? Nie ma tu miejsca dla takich obesrańców jak ty. Wynoś się do koryta ze świniami. Tam twoje miejsce. Wszystko w porządku? Lepiej stąd odejdź. Stary Maverick nie jest dobrym kompanem. Chyba, że lubisz sobie z kogoś poszydzić. Widziałem, co się stało. O co poszło? Mam większe problemy na głowie, niż przejmować się obozową hołotą. Koszmarne sny stały się jawą i są niebezpieczne. A, wiem coś o tym. Opowiedz mi. Jednej nocy wybrałem się na plażę. Siedziałem tak, gapiłem się w gwiazdy i musiałem przysnąć. Wtedy zaczął się sen. Śniłem o mojej ukochanej ptaszynie. Jej piersi były takie miękkie, jej głos taki delikatny. Widziałem ją i słyszałem, jakby była obok. I nagle jej głos zmienił się w przerażający charkot. Zamarłem. Otworzyłem oczy, ale zjawa nie zniknęła. I nie przestała mówić. Lewitowała nade mną, wyciągając po mnie łapy. Biło od niej trupim chłodem. I wtedy to się stało. Co? Nigdy nie byłem tchórzem. Wyróżniłem się w niejednej bitwie, ale co innego człowieka, co innego upiór. No, co tu dużo gadać. No, ze strachu zesrałem się w gacie. Od tamtego czasu wołają na mnie obesraniec. No, szydzą. Nie zauważyłem, żeby z ciebie szydzili. No, może oprócz tych dwóch opitych mord. Toś kiepsko patrzył. Stałem się pośmiewiskiem całego obozu. Pamiętasz, o jakiej porze nawiedziła cię zjawa? Na plażę dotarłem po mojej warcie, więc musiało być z godzinę przed północą. Nie wiem, ile spałem, ale gdy dobiegałem do obozu, na wschodzie zaczynało dnieć. Po co poszedłeś na plażę? Tam jest dom, w którym zatrzymaliśmy się podczas poprzedniej wyprawy Henselta. Mój oddział wypatrywał, czy siły Demavenda nie próbują sforsować rzeki. Chciałem powspominać dawne czasy. Czyli brałeś udział w kampanii sprzed 3 lat? Czy brałem udział? Ledwo uszedłem z życiem. Uratowała mnie Liva, burdelowy medyk. Chcesz dowiedzieć się więcej? To gadaj z nią. O obozie wie wszystko. Rozprawię się z tą zjawą, ale usługi Wiedźmina są kosztowne. Mój żołd nie jest wysoki. Mam tylko chudą żołnierską sakiewkę i trochę tytoniu. Może być? Niech będzie. Okej. Sobie zrobimy, ale... A czemu by nie? A można sobie zrobić. Koronami z zuba... No, aha. Drzwi zamknięte, fajnie. I... Z medytację. Ja chcę stąd wyjść, od tego zacznijmy. Jak leci, chłopcy? Nóg już nie czuję od tego stania, psia mać. Przysłałbyś jakąś zmianę? Za godzinę. Otwierajcie bramę. Król chce widzieć Wiedźmina. Już, już. Idź prosto do królewskiego namiotu. Trafisz bez ochyby. Ja mam parę spraw do załatwienia. Bywaj, Zywik. Jakbyś mnie szukał, to będę gdzieś koło głównej bramy. Bywaj! O, Wiedźmin! Król go sprowadził przeciw upiorom. Mówisz? No, okej. Okay. Wiecie co? To już wam w sumie skończę odcinek. Więc dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się i do następnego odcinka. I bojo. Chciałabym polecić wam Kinguin, królestwo gier i oprogramowania. Wszystkie gry, wszystkie platformy. Kinguin ma coś dla każdego. Gry na PC, konsolowe hity i więcej. Nie tylko gry, oprogramowanie dla grafików, programistów i pasjonatów kreatywności. Świąteczne okazje, od Sylwestra do Bożego Narodzenia. Zniżki, promocje i idealne prezenty.
Bezpieczne transakcje. Klucze do gier sprawdzone. Zakupy bezpieczne. Dołącz do światowej społeczności graczy. Dziel się, uczestnicz i odkrywaj. Wejdź na Kinguin przez mój reflink. Odkryj świat gier i oprogramowania. Link do Kinguin w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. Dzięki, że jesteś ze mną. Życzę dobrych i udanych zakupów na Kinguin.